Hej, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Stęskniliście się za mną? No powiedzcie, że tak, no powiedzcie, no napiszcie tam w komentarzach. No ja też się stęskniłam, chociaż nie powiem, że tak wiecie, trochę też odpoczęłam. Bo prawda jest taka, że czasem trzeba od siebie odpocząć. No tak, bo jak się ma siebie za dużo, to nawet najlepsza przyjaciółka albo najwspanialszy partner potrafi nas już zmęczyć. Więc ja uważam, że takie dobre są takie rozłąki. Ja Wam już mówiłam zresztą, że rozłąka z moim mężem bardzo ożywiła nasze małżeństwo i bardzo, bardzo je tak umocniła. No bo takie przebywanie ze sobą, nawet jak wiecie, rozstajemy się na kilka godzin, ale jednak ciągle ten stary w domu, no to tak nie ma za kim zatęsknić. No a jak starego brakuje, to jednak się liczy te dni. Boże, jeszcze wtorek, środa, czwartek, piątek. Przyjedzie i w końcu pomaluje. Tak, więc... Słuchajcie, co chciałam powiedzieć. Zrobiłam sobie kawki. Dzisiaj w tej filiżance. Rzadko w niej pijam, ale to jest filiżanka z domu rodzinnego mojego. Moja mama te filiżanki kupiła, ja je uwielbiam. Część stoi tam, a jedna stoi sobie tam w kuchni i jak mam na nią ochotę, to po prostu przychodzi ten dzień i ja wiem, że chcę się z tej filiżanki napić. Ale to jest tak niewygodna filiżanka do picia. No widzicie zresztą to uszko, nie? To jest tak małe, że tutaj ten palec ledwo się mieści. No nie jest to najwygodniejsze. A jak jest dodatkowo gorący napój, to no to nie utrzymacie, nie? Ale moja kawka już trochę przestygła, kawka sypana. I powiem Wam, że ktoś mi ostatnio zadał pytanie, dlaczego nie piję już kawy z ekspresu jakoś tak. No ja Wam już wcześniej mówiłam, że mi ta kawa po prostu przestała smakować. I to samo miałam z poprzednim ekspresem, że wiecie, po jakimś czasie coś mi nie pasowało. Ta kawa była dla mnie taka bez smaku, lurowata. No można tam oczywiście dokręcić, podkręcić śrubę, ale znowu wtedy jest taka za mocna, taka za gorzka bardziej, a ja lubię taką kawę, no taką właśnie wiecie, taką specjalną, nie? No i tak, i widzicie jak to jest, można sobie dogadać, można sobie kupować lepsze rzeczy, sprzęty, a potem człowiek i tak uznaje, że to co najprostsze, to co już było, jest po prostu najlepsze. Także wracamy do korzeni, odsypanej się zaczęło i nasypanej się skończy. Chociaż kto wie, kto wie. Chociaż no nie, nie, nie. Teraz na razie to nie ma takiej mocy, żebym ja kupiła ekspres. Jakiś ostatnio tam reklamowali, widziałam 50 kaw podaje. No nie, nie na mnie ten chwyt, ale może się ktoś złapie. A jak widzieliście Brunka, to muszę Wam powiedzieć, że Brunek to jest po prostu... To jest po prostu Brunek. To jest pies bardzo, bardzo inny. Ale no ja Wam tego nie mogę pokazać, bo to się nie da. To trzeba by być z Brunkiem na co dzień. Jakie on ma swoje takie, wiecie, on po prostu dużo kuma i dużo rozumie. I to widać po jego oczach. I jak się do niego o czymś mówi, to ja wiem, że on wie, o czym ja do niego gadam. I wiem, kiedy robi na złość i wiem, kiedy, wiecie, coś tam sobie myśli w tym swoim łebku. Ale koc jest po prostu jego ulubioną zabawką. Żadne zabawki to nie jest to. Koc jest i do spania, i do zabawy. I koc jest również, jak widzicie, do stylizacji, ale tak jesień się zbliża, no wiadomo, nie? Każdy już kupuje jesienne kurteczki, płaszczyki, no to Brunek też chce jako tako wyglądać i oczywiście nie zmarznąć przy okazji. Także myślę, że jesienny płaszczyk Brunka i jak najbardziej na plus. No, także tak to. Dzień rozpoczęty, mamy trochę takich, jak to powiedzieć, ciężkich planów dzisiejszego dnia. Takich niedzielnych, ale mam nadzieję, że się szybko uwiniemy i jak się uwiniemy, to pojedziemy sobie gdzieś, nie wiem, na spacer, na dobre lody, ponieważ ja sobie robię sobie takie odpuszczenie grzechów i przez ten okres, kiedy mojego męża nie ma, to sobie jem zdrowo, ale kiedy on jest, to sobie pozwalam na taki grzeszek jak jakieś dobre lody, jakieś dobre ciacho, no po prostu, nie? No dajcie spokój, życie się ma tylko jedno, więc jak się już człowiek zaczyna w diety bawić, to takie po drugiej połowie, no to już to już przechlapane, więc choć póki mogę, to sobie jeszcze po prostu zjem, nie?
No to ja zapraszam siebie na obiad. No niestety was nie mogę. Szkoda. Dzisiaj na obiad u mnie króluje kasza gryczana, niepalona, do tego domowej roboty ogórek kiszony i bitki w sosie. A sos jest mocno zagęszczony cebulą, tak jak zresztą widzieliście, bo wiecie, cebula jest super dodatkiem do każdego sosu, bo ona zagęszcza go i potem nie musimy używać na przykład dodatkowo jakiejś mąki. Papryki nie ma, chciałam powiedzieć papryka, bo paprykę zawsze dawałam, ale dzisiaj sobie ją podarowałam. Jest za to sporo kurkumy w sosie i on jest taki ładny, żółty. Nie wiem, czy kamera tutaj, no kamera jak zwykle zawodzi. No i troszkę marchewki. Tej marchewki to nawet tutaj sporo jest, tylko się ukryła. Także co? Ja zabieram widelec oczywiście, 4 litery, no i udaję się na konsumpcję tego pysznego obiadu. Jak przychodzi jesień, to zawsze mam ochotę kupić sobie pewną rzecz i już od kilku lat polowałam na nią, ale jak nawet przymierzyłam, to stwierdzałam, a nie, jest mi niepotrzebna, dobra, nie chcę. I albo kupowałam coś innego, no albo po prostu stwierdzałam, dobra, bardziej mi się przyda na wiosnę, bo teraz za chwilę zrobi się zimno, trzeba ciepłe kurtki i tak dalej. I słuchajcie, w tym roku obiecałam sobie, że znowu sobie tę rzecz kupię. Ale po krótkiej takiej naradzie, ja i mój mózg, stwierdziliśmy, że jednak nie. Że ja sobie kupię w tym roku bluzę jeansową, taką wiecie, katanę, nie? Na Podkarpaciu to zawsze mówiło się katana. No i pojechałam za tą kataną, pooglądałam trochę online, ale wiecie, ja wolę jednak stacjonarkę, więc pojechałam. Okazało się, że nigdzie nic nie ma, a jak są to takie beznadziejne, za bardzo jakieś poszczępione, albo takie krótkie, albo takie wiecie, i tak stwierdziłam, dobra, to jednak wrócę do tej mojej pierwszej myśli, tej myśli, która jest ze mną od czasu, kiedy moja brązowa taka cappuccino ramoneska się po prostu zniszczyła, wiecie, już tam, wiecie co się dzieje po latach z taką ramoneską, nie? Zaczęła się tak kruszyć. I w końcu nadszedł ten czas. Tak, to jest ten moment, po wielu, wielu latach, po wielu sezonach postanowiłam przymierzyć ramoneskę. I jak już ją przymierzyłam, to już tak jak mówiłam ostatnio, nie? Tak jakby polać i nie wypić. Więc przymierzyłam i kupiłam. I powiem Wam, że to była naprawdę dobra decyzja. Dlatego, że ramoneska jest taka, wiecie, ala skórkowa i ona jest taka o wiele bardziej ciepła, mam wrażenie. Da się ją zasunąć, więc posłuży mi dłużej. Nie jest aż taka krótka jak ta jeansówka, a jeansówkę kupię sobie na wiosnę. Także moja ramoneska pewnie, wiecie, nie odbiega tutaj urodą od innych ramonesek, bo one wszystkie są na jedno kopyto, ale są też takie właśnie tego typu kurtki, które są sztywne, które mają taką tą skórkę, taką niefajną, a ta jest tak mięciutka, że naprawdę no, wygląda jak kurtka skórzana. I moja jest z Reserved, nie odrywałam specjalnie metki, ale mogę zaraz to, nie mam tu nożyczek, zaraz to mogę zrobić, bo wiecie, ona zostaje, nie? Ja mam rozmiar 38, w końcu rozmiar 38, w końcu nie jakieś XS zakłamane, tylko mój taki, myślę, prawdziwy rozmiar i kupiłam ją za cenę 160, żeby było taniej, a tak naprawdę za cenę 170 bez grosza. Ale już nie czekałam tak zachłannie na ten grosz, wiecie? Nie. To już jest nauczka na całe życie. No, no i tak, ma piękną podszewkę, zobaczcie, granatową, więc, więc się cieszę. Myślę, że taka kurtka pasuje naprawdę do wszystkiego, no i ja oczywiście to wiem. I nie wiem czemu poprzednim razem, jak właśnie pojechałam za tą ramoneską lata temu, zamiast czarnej wybrałam tą cappuccino. Chyba dlatego, że wszyscy właśnie wszędzie chodzili w tych czarnych ramoneskach i ja stwierdziłam, no ja chcę coś innego, ale jednak czarna to klasyka i ja uwielbiam takie stylówki, wiecie, sukienka, troszeczkę taka dłuższa, jakieś fajne botki. I właśnie ramoneska, nie? Czy jakaś inna sukienka? No, uwielbiam ramoneskę do sukienki. Tak, ja wiem, ja nie jestem zbytnio sukienkowa, ale jakieś tam sukienki w szafie by się znalazło, więc wiecie, na 2-3 stylówy mi wystarczy. Jak mi się znudzi, to se kupię sukienkę. I jeszcze Wam powiem, że mierzyłam spodnie, bo też jestem po prostu chora na te spodnie i muszę je kupić. Może, może jeszcze uda mi się w tym sezonie na spodnie woskowe. One są tak wygodne, one są tak cudne. No ale coś było z nimi nie tak, bo one były na mnie po prostu za długie. Wiecie, taka dziewczyna 1,65 m ma zawsze problem z jeansami, żeby kupić odpowiednią długość. To znaczy teraz już chyba nie, bo teraz te jeansy są właśnie takie krótkie, można je podwinąć, ale dawniej, pamiętam, to był zawsze problem, więc takie przydługie spodnie nie wyglądają zbyt fajnie, więc stwierdziłam, no nie, jak coś mi nie odpowiada, to po prostu tego nie biorę. Ale ramoneska, czekajcie,
Aj, poczekajcie, bo tutaj jest zablokowane ramoneska. Ona jeszcze jest taka, wiecie, pozaginana, bo jest nówka sztuka, nie? Wygląda tak i myślę, że do jeansów, jedynych jakie posiadam, bo ja nie jestem fanką jeansów, będzie fajna. I tak wiecie, na początku mówię, a Boże, nie zapnę się. Ale nie, spokojnie, zapnę się, zasunę się. O, tutaj oczywiście mój włos, tak, moja tarczyca zawsze jest na... O, no myślę, że tak wystarczy, nie? Więc kieszonki posiada, wygląda bardzo, bardzo tak motocyklowo, bym nawet powiedziała. Ale no w końcu mam i ja. A co ja mam w tej kieszeni? A, paragon. No, paragon. Mam, ramoneskę mam. Także jesień uważam za rozpoczętą. Niestety na ramoneskę jest w tym roku za ciepło, więc myślę, że tak październik, listopad to będzie tak optymalnie. Ale dobra, słuchajcie, im dłużej mamy to ciepło, tym szybciej zleci nam to nieprzyjemne chłodno. No, tak jak to mówią, oby do grudnia, nie? Zawsze tak się we wrześniu mówi, ale no jeszcze do tego grudnia kawałek. Chociaż zobaczycie, że za chwilę będziemy się spotykali w grudniu. I mam nadzieję, że wszyscy. Słuchajcie, ale ja zawsze jak mówię o katanie, to mam na myśli właśnie taką bluzę jeansową. I czasem jak mówiłam katana, to ktoś pytał, co to jest katana. No katana to jest bluza jeansowa to katana, zwał jak zwał. Ale wiecie co? Jak ja byłam takim podrośniętym dzieckiem, no to wiadomo, już wszedł ten etap, kiedy zaczęliśmy się stroić, wiecie. Kolega miał to, koleżanka miała tamto, kuzyni mieli to. No ja też chciałam. Ja bardzo pamiętam taki okres w moim życiu, kiedy marzyłam o właśnie tej katanie. I katana to był wtedy szczyt po prostu wszystkiego. Wiecie, to teraz nawet nie ma do czego porównać. Spódnice jeansowe, właśnie te katany, spodnie jeansowe. To było takie w moim miasteczku w latach tych takich późnych 80. No to było coś niesamowitego. I ja oczywiście nie miałam tej katany. I pewnego razu wróciłam do domu, a moja mama wiedziała, że ja o tym marzę, że bardzo bym chciała, no bo wiecie, no jak to dziecko, tak? Pewnie gdzieś tam ją prosiłam i różne takie tego typu sposoby. I wróciłam do domu z podstawówki i mój ojczym mówi do mnie, słuchaj, zjedz cały obiad, bo ja byłam niejadkiem i zawsze był problem, żebym cokolwiek zjadła. Nie lubiłam zup, nie lubiłam właśnie surówek, nie lubiłam wielu rzeczy, ale lubiłam pierogi. I on do mnie mówi, zjedz wszystko, bo kupiliśmy ci katanę. Ja tak wcinałam, ja tak żarłam po prostu, ja byłam tak podekscytowana. I słuchajcie, ten moment, kiedy weszłam do pokoju i wiedziałam, że ona leży na, wiecie, bez przymierzania, bez wydziwiania, czy taki odcień, czy taki gruby jeans, czy cienki, nieważne. Moja katana była w końcu moja. I kiedy ja weszłam do pokoju i zobaczyłam to, co leży na takiej małej kanapie, to ja myślałam, że słuchajcie, to było najgorsze uczucie w moim życiu. Ja nie pamiętam nigdy takiego zawodu. Nie pamiętam, żebym się tak mocno zawiodła, dlatego że to pragnienie było wielkie. Wiecie, ten moment, że w końcu ją mam i zobaczyłam kurtkę, która nie była kataną, była zwykłą kurtką, taką wiecie, puchową. I to była najbrzydsza kurtka na świecie. A w dodatku to była kurtka raczej na chłopca, a nie na dziewczynkę, bo po pierwsze była biało-granatowa, ale miała dużo tego granatu, ale ona była biała w granatowych narciarzy. Cała taka, wiecie, w narciarzy. Była tak brzydka, to był najgorszy ciuch, jaki miałam. Musiałam ją nosić, dopóki z niej nie wyrosłam. Na nieszczęście ona rosła razem ze mną, ale najgorsze było to, że tej katany nie miałam. I słuchajcie, później jakoś mi to przeszło i długo, długo nie miałam i potem pierwszą katanę jeansową kupiłam sobie sama, za swoje pieniądze, poszłam do sklepu, przymierzyłam i kupiłam, także widzicie, to są też inne czasy. W tych czasach po prostu bardzo bierzemy pod uwagę poczucie, samopoczucie naszych dzieci, pragnienia, marzenia. Mam wrażenie, że teraz bardziej jesteśmy na tym zafiksowani. Nie zawsze to wychodzi na plus. Myślę, że to wcale nie było nic takiego złego, że ja tak bardzo o niej marzyłam, bo później doceniłam, wiecie, wiele rzeczy się później docenia, których się nie ma. Właśnie to jest też taka trochę nauka, chociaż no nie, wtedy nie uważałam tego za plus i było mi bardzo przykro i po prostu wiecie, jak to dziecko. Ale czasy się mocno zmieniły, naprawdę. Teraz robimy wszystko, żeby nasze dzieci nie czuły się jakieś gorsze, odrzucone i tak dalej, i tak dalej.
ale uważam, że czasy, w których ja dorastałam, były o wiele łatwiejsze. Było mniej takich dzieci z problemami, było mniej tych problemów, żyliśmy innymi rzeczami, cieszyliśmy się naprawdę z wszystkiego i z niczego. Teraz jest po prostu wyścig szczurów i to jest też nakręcone właśnie przez rodziców, w dużej mierze oczywiście, ale no cóż, mamy czasy jakie mamy. Ja na przykład, czy Wy, nie mamy na to wielkiego wpływu. Chociaż wiadomo, możemy powiedzieć naszemu dziecku, nie, Ty nie będziesz nosił butów Nike'a, czy tam jakichś innych, bo ja mam taką ideę. Tylko, że w tym momencie to jest moja idea, a moje dziecko będzie ponosiło konsekwencje tej idei, więc tak czy siak, żyjemy w trudnych czasach. How do you say?